No witam moi drodzy, z tej strony Tomasz. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat dostępu do broni w stanu Kalifornia oraz chciałem wam pokazać moją zabawkę. Otóż moja baby. A więc nie wiem jak to jest w innych stanach. Każdy stan ma inne prawo. Nie będę wypowiadał się na temat Teksasu, Nebraski, Florydy i tak dalej. Natomiast powiem wam jak to jest w Kalifornii, jak to było w moim przypadku, jak to wygląda. Po pierwsze, no, każdy wie, że dostęp do broni w Stanach jest łatwy, ale to nie jest tak łatwo, jak się wielu wydaje. Ci, którzy nigdy broni nie kupowali, tak naprawdę nie wiedzą jak to jest i opowiadają, że to jest tak łatwo, to jest tak super, tak naprawdę nie jest. Po pierwsze, trzeba mieć ukończone 18 lat, aby móc kupić rifle i shotgun. Na broń krótką, czyli tak zwane handgun, jest 21 lat. I to nie wystarcza. W stanie Kalifornia trzeba ukończyć kurs odnośnie bezpieczeństwa obsługi broni. To jest taka książeczka, którą można, nie wiem, za 20 kilka dolarów kupić w sklepie z bronią i ten egzamin zdać. Trzeba troszkę na ten temat poczytać, aby móc to zdać. Lub można być zwolniony z tego egzaminu. Osoby zwolnione z tego egzaminu to są ochroniarze oraz law enforcement, czyli policja i tak dalej. Te osoby mają prawo być zwolnione i po prostu mogą tę broń kupić. Drugi warunek. Jeżeli idziemy do sklepu, aby tę broń kupić, musimy sobie tę broń wybrać. Za tą broń już z góry zapłacić i jest 10 dni takiego okresu oczekiwania, ponieważ ściągają nasze odciski palców, nasze dokumenty i wysyłają to do FBI. I oni mają 10 dni czasu na odpowiedzenie na to, czy nam tą broń można wydać. Po 10 dniach idziemy do dealera i mamy odpowiedź, czy tą broń dostaniemy, czy nie. Jest wiele warunków, które są brane pod uwagę. To jest niekaralność, nie można mieć felony charge. Czyli jakieś poważniejsze przekroczenia, rozboje, narkotyki i tak dalej, na pewno nas dyskwalifikują. No i trzeba być rezydentem lub obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o rezydencję, nie wiem, tam jest jakiś limit. To nie jest, że to od razu tą broń można kupić. Jest bodajże 3, może 6 miesięcy minimum rezydencji udokumentowanej, aby móc broń kupić jako rezydent. A więc idziemy do sklepu, kupujemy, wybieramy broń, zdajemy egzamin, czy mamy z niego zwolnienie. Po 10 dniach odbieramy naszą zabawkę. No i mamy tą giwerę w domu. No i tak to pokrótce wygląda. No i teraz pokażę wam moją zabawkę. No hej. No witam was z powrotem. A więc to mamy to pudełko. Otworzymy sobie teraz. No i tak to wygląda w środku. O. Tutaj na górze mamy kaburę oraz urządzenie do ładowania magazynka. Jeżeli ktoś ma problemy z ładowaniem naboi do magazynku ręcznie, tutaj mi brakuje były kabura na dwa magazynki. No i tak to wygląda z tej strony. A więc jest urządzenie do czyszczenia broni, lufy. No i mamy tą zabawkę. Ta-da! Jest do zabezpieczenia broni podczas jej przenoszenia. Dodatkowy magazynek ze stali. No i mamy już tą samą broń. Może odłożymy sobie na razie to pudełeczko. Będzie nam już niepotrzebne. A więc to jest kaliber 40. Jest to Springfield XD. Lufa jest 9-calowa. Pierwsze co musicie pamiętać, broń to nie jest zabawka, niestety, i
Trzeba zawsze traktować broń, jak byłaby załadowana. Nawet jeżeli wiecie, że jest rozładowana, trzeba być bardzo ostrożny, aby uniknąć różnych wypadków. Więc pierwsze co jest, wyciągnę sobie magazynek. Widać, że amunicja w środku jest. Trzeba sprawdzić, czy nie ma amunicji w komorze broni. Widać, że jest pusta. Można się upewnić. Jest pusta. Nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie. Wiem, że jest pusta. A więc tak to wygląda. XD 40 kaliber 40. Tu mamy lufę. Dlaczego właśnie wybrałem ten model broni, a nie inny? Bardzo lubię tę firmę, wykonuję bardzo dobrą broń. Wiele na ten temat czytałem, interesuję się i nie słyszałem, aby jakiekolwiek problemy z tą bronią były w porównaniu z producentem Smith & Wesson, która ta broń lubi się zacinać. Ta broń bardzo dobrze leży mi w dłoni. Naprawdę jest bardzo wygodna. Po prostu pasuje idealnie w moją dłoń. Naprawdę leży idealnie. Ta broń ma bardzo wiele zabezpieczeń, które chciałem omówić. Ta broń nie wypali, jeżeli ten przycisk nie jest naciśnięty, oraz ma podwójny spust. Nie wiem, czy tutaj widać. Jest podwójny spust. Nie da się go nacisnąć, jeżeli ten środkowy nie będzie także naciśnięty. Wtedy dopiero schodzi. Jednakże musi być naciśnięty ten przycisk oraz podwójny spust. Wtedy dopiero do końca schodzi. Bardzo ładne zabezpieczenie w tej broni jest. Jest przegródka metalowa pomiędzy iglicą, która uderza w spłonkę, i właśnie ten trzeci spust dźwiga tą przegródkę. Więc nawet jeżeli broń nam upadnie na ziemię, tak naprawdę i coś się stanie mechanicznego, że iglica się przesunie, ona nie uderzy w spłonkę, broń nie wypali. A więc tak to wygląda. Rozbierzemy ją sobie teraz. A jeszcze nim ją rozbierzemy, to właśnie wam pokażę. Tutaj wchodzi ten magazynek. Mamy oczywiście spust. To jest do rozbierania broni oraz do blokowania zamka. W tym momencie mamy zamek zablokowany. Jeżeli ściągnę to w dół, zamek odbije. No i do wyciągania magazynka oto ten przycisk. Przy jego naciśnięciu magazynek wyjeżdża. A więc o broń trzeba dbać, jak się ją rozbiera. Trzeba się upewnić, że magazynek jest wyciągnięty, ponieważ jak widzimy jest amunicja. W tym przypadku mam tutaj amunicję tarczową. Musimy cofnąć zamek do tyłu. Przy cofnięciu zamka przesuwamy tą blokadę do góry. Cofamy zamek oraz naciskamy spust. W tym momencie możemy wysunąć zamek. A więc mamy dwie części. Pierwsza część, bardziej leciutka. Cóż tutaj mamy? W zasadzie tu nie ma żadnej rewelacji. Jest tylko mechanizm spustu. Druga część, dość ciężka, w której jest lufa, sprężyna oraz iglica. Wyciągniemy sobie teraz, ściągniemy sprężynę. No i mamy lufę. Wyciągniemy sobie tą lufę. I pozostaje nam tylko tak zwany slide. Nie jestem pewny, jak to się po polsku nazywa. Chyba zamek to nazywają. Oraz tu jest iglica. Iglica nie, co prawda nie powinna się rozbierać, a tam jest sposób na jej rozebranie. Tu jest ta dziurka, może Państwo zobaczycie. O, właśnie tam jest. Gdzie iglica uderza w spłonkę.
Jest to do rozebrania, natomiast nigdy tego nie rozbierałem jeszcze. Dość ciężki jest ten element. Mamy sprężynę, która odbija ten, dajmy na to zamek. I 9-calowa lufa. Jest to troszkę brudna, nie była czyszczona. O, teraz jest to widać. No, złożymy sobie teraz tą broń. Wkładamy pierwsze lufę. Następnie sprężynę. Upewniamy się, że wszystko dobrze siedzi. Zakładamy to na resztę broni. Zaciągamy do końca slajd. Zabezpieczamy go, przesuwając ten przycisk do góry. Zamykamy. Zwalniamy zamek. Możemy nacisnąć spust. No i tak to oczywiście wygląda. No i mamy magazynek, w którym mam amunicję. O. Jest ta amunicja kaliber 40. Amunicja oczywiście ostra. Magazynek wkładamy. Może wam pokażę, jak ten komponent teraz się ładuje. Są dwa sposoby załadowania tej broni. Oczywiście trzeba pamiętać, z palca nigdy nie trzyma się na spuście. Spalek na spuście jest tylko wtedy, że jesteście gotowi do dania strzału. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. A więc zawsze palec trzymamy z boku. Są dwa sposoby w tym przypadku załadowania tej broni. Przeciągnięcia zamka i puszczenia go. W tym momencie broń jest załadowana. Można zauważyć tutaj z tyłu, a iglica jest cofnięta oraz taki element tutaj jest do góry dźwignięty. Nie wiem, jak to pod takim kątem to ustawić tutaj, żebyście Państwo to widzieli. Jest taki element tutaj. Nie mogę, o, teraz może widać. Jest do góry podniesione, znaczy, że w komorze jest nabój. W tym momencie broń jest gotowa do dania strzału. Wyciągniemy sobie teraz magazynek. Widzimy, że magazynek jest pusty. Mamy w komorze nabój. Żeby rozładować, nabój wyleciał. No i jest puste. Inny sposób na broni. Jeżeli będziemy strzelać do końca, strzelać wcześniej czy później magazynek slajd odbije do tyłu w taki oto sposób, ponieważ już nie ma amunicji w magazynku, magazynek wypchnie oto w ten przycisk do góry, zablokuje odbicia slajda w drugą stronę. W tym momencie możemy włożyć załadowanym, mamy jeden nabój, magazynek. Pamiętamy, nie trzymamy z palca na spuście. Przeciągamy tylko ten przycisk i zamek odbijając do tyłu automatycznie się załaduje broń. Broń w tym momencie jest załadowana. Proszę zobaczyć, że magazynek jest pusty. Widzimy, że iglica jest przesunięta do tyłu oraz ten wskaźnik jest także podniesiony do góry. Rozładujemy ją sobie. No i broń jest pusta. Więc tak to wygląda. Może jeszcze wspomnę na temat czyszczenia broni, co jest bardzo ważne. Rozbierzemy sobie ją jeszcze raz bardzo szybko. Trzeba pamiętać, że to są elementy mechaniczne, które się ruszają dużą prędkością tam i z powrotem, jest tarcie. Mam tutaj specjalną oliwę, którą w tych krawędzie są oliwione. Także warto naoliwić te krawędzie, po których zamek się ślizga.
części spustu mechanizmu nigdy nie ruszam. Oczywiście mam do tego specjalny zestaw, nie mam teraz tego przy sobie do czyszczenia lufy. Lufę trzeba w środku zawsze wyczyścić. No i na końcu po prostu można naoliwić elementy, przy których lufa się rusza. Tutaj, na bokach, ponieważ wszystkie elementy, które są ruchome, które ocierają się metal o metal, warto po prostu przeczyścić. Warto broń konserwować i o broń po prostu dbać. Złożymy ją sobie z powrotem. Zawodujemy sobie nasz magazynek z powrotem jak był. No i broń jest gotowa. No to na tyle byłoby, drodzy. Dziękuję bardzo za uwagę. I myślę, że w tym tygodniu nagram jeszcze kilka filmów. Jeden z moich widzów prosił, aby poruszyć temat wiz dla sportowców. Jest to wiza typu P1. Ja pamiętam o tym cały czas. Obiecuję, że w przeciągu kilku dni, w tym tygodniu na pewno ten temat będzie poruszony. Oraz chciałem także omówić telefonię komórkową w Stanach Zjednoczonych. Do zobaczenia, hej!